zmarła ikona TVP uwielbiana przez wszystkich Polaków. Wielka osobowość telewizyjna odeszła wczoraj. Jej działalność radiowa i pisarska rozpalała serca wszystkich rodaków. Wielka ikona dziennikarstwa, kojarzona głównie z TVP, zmarła 5 marca 2020 roku. Jej wieloletnia historia pracy i stworzone powieści radio odmieniały codzienne życie ludzi. Bliscy zmarłej dziennikarki przyznali, że wraz z jej śmiercią kończy się pewna epoka polskiego radia i telewizji polskiej. Kobieta zmarła w wieku 95 lat. TVP żegna dzisiaj ikonę, która na zawsze odmieniła wizerunek zarówno polskiego radia, jak i telewizji polskiej. Jej działalność dziennikarska i prozatorska wprowadziła nową jakość, sprawiając, że pokochały ją tysiące słuchaczy i widzów. Jennet Połtorzycka Stampfl zmarła wczoraj w wieku 95 lat. Smutną informację o śmierci artystki do wiadomości publicznej podało Polskie Radio 24. Ikona TVP odeszła w wieku 95 lat. Osobowość TVP wspominają wszyscy, którzy mieli okazję słuchać jej opowieści i z nią pracować. Chociaż bił od niej talent do tworzenia historii, Jennet Połtorzycka Stampfl była również świetną słuchaczką. Trudno ocenić jej zasługi dla polskiego radia i telewizji polskiej. W 1960 roku wraz z Jerzym Janickim i Władysławem Rzesławskim, a potem z Januszem Adam-Dziewiątkowskim zaczęła tworzyć powieść radiową Matysiakowie, w której zakochali się słuchacze. Był to przede wszystkim bardzo dobry, ciepły, życzliwy człowiek. Lubiła słuchać, ale lubiła też opowiadać, powiedział w Polskim Radiu 24 dramaturg, Janusz Adam-Dziewiątkowski. Ikona TVP urodziła się 29 sierpnia 1924 roku w Warszawie, gdzie ukończyła Wydział Filozoficzno-Społeczny na Uniwersytecie Warszawskim. Kobieta w stolicy zaczęła stawiać pierwsze kroki także w świecie wydawniczym. To jej należy podziękować za redakcję Ani z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Montgomery. Dzisiaj grzeje, 1. Zrozpaczony mąż przekazał najgorszą wiadomość. Nie żyje Zuzanna Zelmer 2. Maryla Rodowicz wyszła z sali sądowej zapłakana. Co wydarzyło się w środku? TVP żegna dzisiaj wspaniałą dziennikarkę i redaktor, dziękując jej za wielki wpływ na polską kulturę. Jennet Połtorzycka Stampfl jeszcze za życia została odznaczona licznymi orderami, jak Krzyże Komandorski Orderu Odrodzenia Polski czy Nagrodę M. ST. Warszawy. Najlepsze newsy dnia, źródło, tvp.info. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.